Cześć, ja już jestem na miejscu w Mikołowie. Dzisiaj będę miał takie dwie małe prelekcje. Głównie o głównym szlaku sudeckim, o akcji charytatywnej dla wrocławskiego hospicjum dla dzieci oraz poproszono mnie, aby tam przedstawić również kwestie poruszania się, bezpieczeństwa w górach. Także te elementy również dzisiaj na tych prelekcjach zostaną zawarte. Także zobaczymy, może ktoś się przyłączy do akcji, może ktoś kolejny wesprze akcję. Tutaj wiadomo, no, jesteśmy w szkole podstawowej, więc jakichś ogromnych środków no, raczej się nie spodziewam, tak? Ale kwestia sam fakt nagłaśniania takiej akcji wydaje mi się, że jest dosyć ważny, świadomości społecznej, bo ten aspekt również jest ważny, także wśród młodych pokoleń. Także oprócz tego edukacyjnego charakteru tych prelekcji odnośnie właśnie bezpieczeństwa również w górach, ubioru w górach, ale też właśnie tego aspektu takiego społecznego, że takie domy istnieją, że takie domy są potrzebne. Mowa tutaj o domach właśnie opieki wytchnieniowej, że w ogóle takie miejsca jak hospicja są i one są no, niezbędne, tak? I co się w takich domach dzieje, co że tak powiem, kto przebywa w takich hospicjach, tak? Także to jest taki temat, który niby wszyscy wszystko wiedzą, ale potem jak się okazuje co do czego, to gdzieś tam to nam ucieka. Także myślę, że ten temat no jest ważny, żeby go nagłaśniać, żeby o nim mówić. No i tutaj, tak jak mówię, te aspekty edukacyjno-społeczne myślę, że będą występować. Ja wam zdam relację, jak przebiegał tutaj cały ten czas, w którym tutaj właśnie spędzę na tych dwóch prelekcjach. Będzie dla dzieci młodszych troszeczkę inaczej, inne podejście, i dla już tych starszych klas także tu będzie troszeczkę inaczej, inne podejście przede wszystkim, bo no, chodzi o to też, żeby tych dzieciaków nie zanudzić, a żeby im coś tam ciekawego powiedzieć, pokazać. Także mam tutaj ze sobą też swój plecak, jakieś tam drobne rzeczy, które zawsze z sobą mam, aby im pokazać, bo to zawsze ciekawi, także co w tym plecaku. Także tak jak powiedziałem, jestem w Mikołowie, w szkole podstawowej imienia Jerzego Kukuczki, także tu się akurat z patronem utożsamiam. Wielki Polak, himalaista. Także kwestia, mam nadzieję, że będzie fajnie i dotrę do kolejnych osób. Dzięki, cześć.